Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w pauzie na panelu Percepcja, muzyka, hashtag 404 w ramach Copernicus Festival 2018 przypadek. Ja nazywam się Ania Prokop i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić właśnie ten panel, za co serdecznie dziękuję już w tym miejscu festiwalowi. Tutaj się uśmiecham do Bartka, uśmiecham się do Diany, której nie ma. I serdecznie dziękuję gościom, którzy się dzisiaj tutaj zjawili, znaleźli chwilkę, żeby z nami pogadać o błędzie i o przypadku w muzyce. Także na samym początku przedstawię może gości i ich liczne osiągnięcia, które pozwoliłam sobie skrócić. Justyna Stasiowska po mojej prawej stronie, czyli absolwentka dramatologii na kierunku wiedza o teatrze, doktorantka katedry performatyki przygotowująca rozprawę Noise, performatywność odbioru, publikowała w magazynie Glissando, Didaskalia, Mała kultura współczesna i tak dalej, tutaj sobie skrócę, i w amerykańskim czasopiśmie związanym z Sound Studies, świetnym swoją drogą, Sounding Out Blog, i także w CTM New Geographies Magazine. Dalej Antek Michnik, doktorant w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauki, historyk kultury, performer, członek założycielski, członek i założyciel researchersko-performatywnej grupy ETC oraz zespołu badań praktyk później nowoczesności przy Instytucie Kultury Polskiej. A także od jesieni 2013 roku pracuję w redakcji magazynu Glissando, zresztą wszyscy tutaj mieliśmy coś wspólnego z Glissandem, na którymś etapie życia, publikował w kontekstach, kulturze popularnej, kulturze współczesnej. I tutaj sobie też skrócę osiągnięcia. Przejdę dalej. Marcin Barski zajmuje się muzyką i sztuką dźwięku od kilkunastu lat, prowadził wytwórnie płytowe Audiotonki Matka. Jako promotor i kurator współpracował z festiwalami Audio Art, Unsound i Resonances w Elblągu. Realizował cykl prezentacji nowej polskiej muzyki za granicą. A teraz zajmuję się osobliwym poniedziałkiem w bazie, być może część z Państwa lokalnych kojarzy te wydarzenia, a także współtworzy Instytut Pejzażu Dźwiękowego. Tworzy również takie małe nieprzewodniki interaktywne, dźwiękowe po polskich miastach oraz co jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Udało mi się Wasze super osiągnięcia wymienić, także tym bardziej dziękuję, że znaleźliście czas, żeby tutaj z nami być. Jeszcze jedna część, taka wprowadzająca. Organizatorami Copernicus Festival są Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Uniwersytet Jagielloński. Współorganizatorami tegorocznej edycji festiwalu są Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Krikoteka, Tygodnik Powszechny, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Księgarnio-Kawiarnia De Revolutionibus. Festiwal odbywa się przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. W tym roku głównym partnerem festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wśród partnerów festiwalu znajdują się także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Wszystkim tym instytucjom oraz pozostałym partnerom serdecznie dziękujemy. To teraz przechodzimy do panelu. Proszę się nie śmiać na samym wejściu. Za jeden wdech przed chwilą. To był czysty przypadek, to już padł dowcip na temat przypadku, to już możemy przejść do panelu. Wypada mi się chyba na samym początku troszkę wytłumaczyć z tytułu panelu. Muzyka, hashtag 404. Bo tutaj z jednej strony chciałam zagrać na Państwa ciekawości, a z drugiej strony odrobinę na takim bardzo ludzkim instynkcie krytycznym. To znaczy muzyka, hashtag 404. O co tutaj w ogóle chodzi? I tak na dobrą sprawę... Na pewno Państwo wiedzą, że inspiracja pochodzi od legendarnego błędu 404, z którym ja często stykałam się głównie jako nastolatka. Po prostu wyskakiwało mi to powiadomienie, nie za bardzo zdawałam sobie sprawę z tego, co stoi za tym błędem. Wiedziałam tylko jedno, że mój komputer stara się mi powiedzieć, hej, coś poszło nie tak. I śmieszne jest to o tyle, że w efekcie maszyna, co do której wszyscy przekonują, że bazuje na strukturze, bazuje na algorytmach, stara się mnie przekonać, że przypadkiem coś jej nie wyszło. Dlatego stwierdziłam, że właśnie tak nazwę ten panel. Sprawa jest to są dość kłopotliwe tematy, błąd i przypadek w muzyce. Dlatego, żeby w ogóle jakoś podejść do tego tematu, wydaje mi się, że na początku wypada zająć się jakimiś definicjami, żebyśmy wiedzieli, po jakim polu w ogóle się tutaj poruszamy tym razem. Oczywiście wszystko będzie umowne, ale na samym początku zadam pytanie, którego zapewne Państwo spodziewacie się tak mniej więcej w połowie, i zapytam, czy istnieje coś takiego jak błąd w muzyce i czym taki błąd miałby być. I z tego, co wiem, Antek
Ty masz jakieś stanowisko już, jeżeli chodzi o to, czym taki błąd mógłby być. Dlatego proszę cię, żebyś podzielił się z nami swoim poglądem na ten temat. Dzień dobry Państwu. To ja może zrobię taki krótki najpierw wstęp. Otóż parę lat temu właśnie w Krakowie odbywała się super fajna konferencja mediologiczna na Wydziale Zarządzania. Ona była organizowana, różne fajne osoby. Wtedy chyba zarządzał tym stowarzyszeniem w ogóle, czy kołem kulturoznawczym Michał Gulik. I oni zrobili taką strasznie fajną konferencję. I później miała być jej druga edycja. I nie udało im się jej zrobić, ale ona miała się nazywać Error Terror. I miała być poświęcona błędologii, takiej kulturoznawczej błędologii. I nagle okazało się, że jest to bardzo, bardzo chwytliwy temat i ponieważ ta konferencja nie wypaliła, to czułem, że nie będzie nic aż tak strasznie skandalicznego w przejęciu tej idei w ogóle badania takiego interdyscyplinarnego tych zagadnień. I miałem przyjemność uczestniczyć w takim festiwalu, który się nazywa Festiwal Myśli Abstrakcyjnej. Mam lekkie wrażenie, że są pewne powinowactwa między profilem tego festiwalu a Kopernikusem, tak swoją drogą, który był poświęcony właśnie zagadnieniom związanych z błędem, przypadkiem i tak dalej, mniej więcej 2 lata temu, a równolegle w ramach właśnie tego zespołu badań praktyk później nowoczesności zorganizowaliśmy taką konferencję zatytułowaną Wyszło jak wyszło. Która była z kolei związana z takim równolegle rozwijającym się nurtem w humanistyce, o którym pewnie jeszcze będziemy mówić, poświęconym kategorii porażki. I to jakby wytycza pewną sieć taką teoretyczną dla mnie, która się wiąże właśnie w ogóle z kwestią w kulturze i w ogóle w dziełach i w ogóle funkcjonowania takich kategorii jak błąd, porażka, a także związany z tym przypadek. Oczywiście na gruncie dźwięku, muzyki i tak dalej to wszystko wygląda, ma swoje ramy i jest dyskurs, który istnieje od lat 50. związany z recepcją twórczości Johna Cage'a. O tym zaraz dokładnie. Natomiast jakby dla mnie osobiście ja nabrałem takiego przekonania właśnie jakby w toku dyskusji, które jakby prowadziliśmy i przygotowując konceptualnie część programu tego Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej i tą konferencję, nabrałem osobiście takiego przekonania, że w ogóle kategoria błędu jest bardzo mocno kategorią społeczną. To znaczy błąd jest wtedy, kiedy umawiamy się na jakieś reguły i ktoś ich po prostu czy nie jest w stanie ich spełnić, czy przekroczy je, czy zignoruje pewne wyjściowe założenia. I jakby tutaj będziemy pewnie o tym mówić na przykładzie właśnie na przykład twórczości Cage'a, bo to bardzo ładnie tutaj wychodzi, ale w ogóle tak, jeżeli mamy do czynienia z jakimikolwiek założeniami dotyczącymi materiału muzycznego, rodzaju dźwięków, czegokolwiek, jeżeli robimy coś, zwłaszcza jeżeli robimy coś grupowo, to jednak koniec końców fundamentalną zasadą jest to, że robimy coś razem, a nie że robimy, prawda, to przeszkadzając sobie coś takiego. I to mi się wydaje tutaj takie najbardziej fundamentalne i też wydaje mi się, że z doświadczenia performatywno-muzycznego wszelakiego mamy takie że błąd pojawia się wtedy przede wszystkim, kiedy utrudniamy sobie coś nawzajem w sposób, który nie został przewidziany naszymi wyjściowymi ustaleniami. Tak? Jeżeli się zgadzamy, że nie wiem, muzycy podczas wykonywania jakiejś partii wchodzimy sobie w drogę, to jest okej, jeśli się na to umówiliśmy. Ale jeżeli na przykład powiedzmy, żeby był naprawdę błąd, a nie złośliwość. Tak? Jeżeli na przykład jest ktoś, gra jakąś partię instrumentalną i towarzyszy temu występ,
nie wiem, taniec na przykład, tak? I tancerz bądź tancerka wykona jakiś ruch, który na przykład odetnie kabel temu muzykowi, no to już jest błąd, który wykracza poza wyjściową sytuację, że można się na różne rzeczy zgodzić, bo utrudnia działanie tej drugiej osobie. Okej, czyli wziąłeś na podlupę właściwie sytuację, w której jest ktoś więcej niż jeden muzyk, ale weźmy sytuację, w której jest jeden muzyk, no i ma pewną kompozycję przewidzianą. I co w takim wypadku jest błędem? To znaczy, wiem, że to jest pytanie, które się wydaje dość trywialne w tym momencie, ale chyba, nie wiem, ja mam takie swoje przekonanie, że błąd właśnie jest pewnego rodzaju zamachem na strukturę. I tutaj się pojawia pytanie, czy przypadkowym, czy jest intencjonalny, czy w ogóle istnieje coś takiego jak umyślny błąd. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo jeżeli mamy pewną kompozycję i zakładamy, dobra, w tym momencie chłopaki zagrajmy inaczej, to jednak jest to założone. To nie jest coś, co przypadkowo pójdzie niezgodnie z planem. W związku z czym w wypadku takim, w którym mamy kompozycję, mamy pewne założenia i coś pójdzie nie tak, wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, zaraz zresztą przekażę mikrofon dalej, wszyscy się zgodzimy, że mamy do czynienia z błędem. Co natomiast dzieje się w momencie, w którym nie mamy założeń? No właśnie zawsze w jakiś sposób są. Na tym polega moim zdaniem ten, że tylko one mogą być jasno sformalizowane, i wyrażone, albo mogą być, nie wiem, ukryte w jakiś sposób. One mogą nie być po prostu jawne, ale one zawsze są. No nie wiem, na przykład mimo wszystko mamy założenie chyba, że taką niepisaną regułą jest na przykład to, że nie wiem, nie krzywdzi się widowni podczas wykonywania utworów, a jeżeli tak, ale to jest, przepraszam, to na przykład jest wtedy ujawnione. No nie wiem, jakby różne takie sytuacje, które przekraczają pewne ten, one wtedy są ujawniane. Dobrze. Bo wydaje mi się, że tak, w pewnym sensie może być wzięta tak jakby gradacja przypadku, czyli pewnych potencjalnych zdarzeń, które mogą pojawić się w ramach wytworzonej sytuacji, ponieważ tak jakby, jeszcze trochę wracając na poziom teoretyczny, duży wpływ zarówno na performance, muzykę, sposób komponowania miała myśl cybernetyki, czyli analiza organizmów żywych poprzez systemy. I tak jakby w ramach tej teoretyzacji, która również wpłynęła na to, jak rozumiemy medycynę, sztukę, określenie tego, że coś się dzieje i działa w ramach systemu, pozwala na powiedzenie, o, są rzeczy, które są przypadkowe, albo są rzeczy, które interferują. I bardzo dużą potencjalnością w działaniach muzycznych, szczególnie od lat 50., 60., było możliwość pojawienia się różnych elementów, czegoś, co bardzo często nie było spodziewane, czyli stawało się tak jakby tym nowym, przypadkowym materiałem. I konstrukcja performance'ów, kompozycji przeszła na tak jakby tryb tego, że wszystko, co się dzieje w ramach utworu muzycznego, który oddzielamy, mówimy, teraz się zaczyna, za 5 minut się skończy, jest częścią kompozycji, czyli tak jakby wchłanianie całej rzeczywistości do kompozycji muzycznej. I tak jakby w tej sytuacji trudno w ogóle mówić o istnieniu przypadkowości, ponieważ nie ma czegoś, co by było nieoczekiwane przez tą kompozycję. Jeżeli niczego nie oczekujemy, to wszystko staje się czymś, co przewidzieliśmy. To jest bardzo życiowo przydatną anegdotą. I kwestia jest taka, że jeżeli bym myślała już o błędzie, bo wydaje mi się, że to, co rozróżniasz, są z jednej strony system, który jest ustalany przez kompozytora, plus system społeczny, konwencje, na przykład to, że w teatrze siadamy i klaszczemy, że ktoś się kłania, czy podczas performance'u oczekujemy, że nie zginiemy. To oczywiście tak jakby w sztuce i szczególnie performance'ie było wielokrotnie podważane. I to jest tak jakby
trochę branie wszystkich instrukcji, które mamy, kiedy odbieramy kulturę i sztukę, które dają nam to bezpieczeństwo, że wyjdziemy żywi, że coś się nie dzieje naprawdę, stają się podważone. Na przykład grupa performerów z lat 80. Kum Transmission stworzyła instalację, w którym stworzyła pole minowe w galerii i dała napis, że uwaga, pole minowe. I widzowie galerii weszli w to i się zdziwili faktem, że to było prawdziwe pole minowe. A nie była ta zasada, że sztuka to tak naprawdę nie jest żywa, że jak Hamlet zostanie zabity, to potem wstanie. Więc tak jakby ta pewność została zawieszona. Więc to jest tak jakby otwarcie tego na złe użycie, co może być przez różne instytucje, tak jakby relatywizując, tak jak mówisz, może być uznane za błąd lub nieuznane. I tak jakby ja bym powiedziała, że to jest kwestia kontekstu, ponieważ powracając jeszcze do sytuacji grupy performerów Hanatarashi, to oni atakowali publiczność, tak jakby tworzyli sytuację, w której bezpieczeństwo nie było priorytetem i cokolwiek się zdarzyło, mogło być również niebezpieczne. Ale to tak jakby jest cały czas praca z poziomem ustalonych rzeczy i zaplanowanych, a konwencji społecznych. I to, co mnie interesuje, to na przykład jest to, jak zaplanować performance, działanie muzyczne, które, jak zaplanować przypadek tego, żeby to się zdarzyło. Czyli jak przewidzieć miejsce, jak inkorporować przypadek w kompozycjach na przykład. I wydaje mi się, że tym sposobem przechodzimy do Johna Cage'a, który wyskakuje z co drugiej strony w każdej książce o muzyce XX wieku i który znalazł kilka patentów na to, jak inkorporować przypadek w kompozycjach, o czym zresztą jest mowa też we fragmencie tekstu w katalogu festiwalowym, czyli na przykład używał I Ching do tego, żeby oddać przypadkowi sprawczość nad kompozycją, ale ekspertem największym od Fluxus chyba tutaj jest Antek, dlatego tobie przekazuję teraz mikrofon. Ja tylko może ten, że jak, jedna rzecz Fluxus, druga rzecz John Cage, to tak tylko to jest trochę inna sprawa. Natomiast ja tylko może chciałbym jeszcze raz doprecyzować, bo to się wszystko ze sobą łączy. Ponieważ, prawda, jakby Cage był bardzo często oskarżany, że tak, u niego, w jego kompozycjach wszystko wolno, tak, to z jednej strony. A z drugiej strony mamy cały szereg zwłaszcza z okresu, nie wiem, z lat 70. przede wszystkim, ale także wcześniejszych, jakby relacji o tym, że Cage był niezadowolony ze sposobu, w jaki jego kompozycje były wykonywane. I jakby tutaj istnieje napięcie, które jest bardzo różnie interpretowane przez niektórych. Ja osobiście uważam, że jak się czytamy w jego teksty, to bardzo wyraźnie widać, że kluczowe założenie dla Cage'a to jest jednak po pierwsze to, żeby to jest w ogóle podejście do tej kompozycji, jakby dobry zamiar dobrego wykonania kompozycji i jakby koncentracja na tym, jakby pewien namysł z tym związany. I on był niezadowolony przede wszystkim wtedy, kiedy miał wrażenie, że nie wiem, jakieś orkiestry instytucjonalne robiły sobie z niego jaja, mówiąc krótko, i traktowały go, jego utwory w taki sposób, który on uważał, że jest niedostatecznie poważny. Jakbyś mógł przedstawić kilka sposobów właśnie inkorporacji w przypadku u Cage'a, to znaczy jak on grał? Znaczy w ogóle, jakby tego jest w ogóle bardzo, tego jest bardzo dużo i też warto powiedzieć, że jakby Cage tutaj nie jest jedyny i tutaj wszystko zależy od tego, jakby jak rozumiemy przypadek i też przypadek jest różnie rozumiany w twórczości Cage'a. Zwykle wyróżnia się dwie fazy, którą się roboczo określa jako fazę strukturalistyczną i poststrukturalistyczną.
I w tej pierwszej fazie po prostu kompozytor stosuje metody losowe, bardzo różne monety, rzuty kością, to może być księga I Ching, to mogą być bardzo różne rzeczy. To mogą być także wykorzystywanie elementów, struktur znalezionych, wzorowanie się na gwiazdach, to mogą być bardzo różne rzeczy, które znajdujemy w otaczającej nas rzeczywistości, do stworzenia kompozycji, tak? Jakby przypadki tutaj generują to, w jaki sposób ostatecznie wygląda partytura, tak? Która jest czymś zamkniętym i należy ją w określony sposób wykonać. Natomiast później Cage stopniowo zmierzał w stronę tego, żeby tworzyć takie kompozycje, czy takie ramy w ogóle. Utwory przestały być zamkniętymi kompozycjami, zaczęły być otwartymi ramami, w których wykonawcy musieli zrobić pewne rzeczy, tak? Stworzyć swoje własne wykonanie tej partytury, tak? I na przykład były całe polecenia tego, co mają zrobić wykonawcy, zanim w ogóle, jak mają sobie przygotować partyturę do tego, tej najbardziej znany jest cykl Variations, jak mają przygotować partyturę, żeby później w ogóle przystąpić dalej do jej interpretacji. Bo wszystko, co powiedziałeś o Cage'u, cały czas wydaje mi się dowodzi tego, że przypadek w tych jego pracach jest zaplanowany, jest tym intencjonalnym błędem, o którym mówiła Ania. Natomiast Ania zadała bardzo ładne pytanie, czy da się Cage'a wykonać źle, prawda? Da się, czy się nie da, prawda? No moim zdaniem, jego zdaniem da się, jeżeli olewasz jego założenia, tak na przykład, albo jeżeli nie ma w tobie dobrej woli do wykonania. To moim zdaniem to jest... Bo słuchajcie, bo mi się przypomniała taka cudowna anegdotka z dawnych czasów, która troszeczkę przewróci tą rozmowę, mam nadzieję. To jest anegdotka z czasów, kiedy jeszcze wydawałem płyty. I jeden z eksperymentujących artystów polskich, ale nie powiem który, bo anegdotka nie pozwala mi powiedzieć publicznie, kto to był, postanowił z okazji którejś tam okrągłej rocznicy, czy to urodzin, czy śmierci Johna Cage'a, wydać w moim wydawnictwie płytę z utworem 4.33, ale wykonanym cyfrowo. Potencjalnie wszystko jest możliwe, prawda? Powiedziałem, ok, spróbujmy, bez przekonania, ale spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście Państwo wiedzą, 4.33 to jest taki utwór, który jest absolutnie cichy, tam są podziały, ale generalnie słuchamy ciszy. W zamyśle tak naprawdę słuchamy tego, co się dzieje w tle, w sali koncertowej, czy w miejscu wykonania. No więc niecierpliwie oczekiwałem, aż ta płyta przyjdzie do mnie pocztą. Faktycznie płyta przyszła, a włożyłem ją do odtwarzacza, tylko że nie miałem prawdziwego odtwarzacza, miałem tylko odtwarzacz komputerowy. Włożyłem płytę do komputera i na ekranie pojawiło się takie okienko z napisem czysty dysk, co chcesz na nim nagrać. No, zachwyciłem się tym pomysłem, zadzwoniłem do tego artysty i powiedziałem, słuchaj, to jest absolutnie genialny pomysł, w ten sposób możemy to zrobić, absolutnie. I wtedy się okazało, że artysta pomylił płytę, wysłał mi nie to, co chciał wysłać. Wydaje mi się, że to jest najgorsze wykonanie Cage'a możliwe, ale tak naprawdę ono jest oparte na przypadku, nie? I tutaj nie ma tej intencjonalności, nie ma miejsca na intencjonalność, to jest jakby zupełnie ta druga strona. Ja mam taką anegdotę z kolei związaną z wydarzeniem, na którym byliśmy wspólnie. Jest w tym momencie wystawa Niewyczerpalność w Bunkrze Sztuki, której kuratorem jest Paweł Szroniak. I akurat częścią tej wystawy było wydarzenie towarzyszące, był to koncert improwizowany przed Bunkrem Sztuki, w którym muzycy stanęli sobie na schodkach, rozłożyli sprzęt. Natomiast siedzenia publiki były zwrócone tyłem do wykonawców, czyli jakby w stronę plant, mogli sobie ludzie po prostu słuchać audiosfery miejskiej, tego, co się dzieje na plantach i to wszystko właśnie dźwięki wydawane przez muzyków komponowały się z tym soundscape'em, z tym pejzażem dźwiękowym. Natomiast wierzcie mi Państwo, że najlepszym elementem tego wszystkiego były miny osób, które przechodziły obok nas, które już praktycznie nie mogły wytrzymać, żeby nam powiedzieć, przecież wy siedzicie w złą stronę, przecież wy kompletnie jakby omija was całe zjawisko, całe wydarzenie. I były oczywiście osoby, które stały na wprost nas. Myśmy się czuli oczywiście troszkę jak takie zwierzątka w klatce. Albo właśnie. I ludzie nas kręcili. I kilka osób też zapytało, czy kiedy właściwie muzycy zaczną grać. A koncert już trwał dobre 15 minut, więc kwitowali to takim aha, odwrócili się i poszli sobie dalej. Natomiast to jest w ogóle dobry punkt do tego, żeby zahaczyć przy okazji Fluxusu. Przepraszam, mam tyle w tym momencie różnych pomysłów na to, w którą stronę mogę to pociągnąć. Tutaj mamy jedną z partytur graficznych w ogóle Corneliusa Cardew, Treatise, którą
Jak widzicie Państwo, jest to partytura graficzna. Antek już troszkę wspominał o partyturach, to się nazywa event scores, czyli partyturach, które polegają na opisaniu poleceń, które mają wykonać muzycy. Także tych sposobów na inkorporację przypadku, jak widać, jest wiele. Tutaj mamy tego typu partyturę, przed chwilą mówiliśmy o innych projektach. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do przykładów, czyli... Gdzie to jest przypadek? Ja rozmawiałam w ogóle przy okazji tego festiwalu cudownego z Johnem Tilburym, który pisał biografię Corneliusa Cardew i mówił, że jego zdaniem w ogóle to jest najlepsza partytura graficzna, ponieważ pozwala na absolutnie wszystko. I według niego improwizacja, i on w ogóle z AMM, z całą tą grupą, im zależało poprzez improwizację na osiągnięcie jednego celu, na to, żeby nie grać w żadnym stylu. Bo każdy właściwie powiedział, że czego się nie dotknął, jakiegokolwiek akordu nie grał, zaraz się kojarzyło wszystkim z wielkimi hitami światowymi. Wszystko już zostało przegrane, tutaj troszkę w duchu Azoro, wszystko już było, ale od tego ducha może na moment odejdziemy. Wspominane były planty, wspominany był soundscape i jakby... Przy okazji tego koncertu, w którym my zostaliśmy wystawieni na planty, nasza uwaga została skierowana na dźwięki otoczenia. Tutaj nie trzeba się długo zastanawiać, to jest dość oczywiste, że nie da się kontrolować dźwięków otoczenia. My słuchamy cały czas, czy słuchamy faktycznie z zaangażowaną uwagą, to jest inna rzecz. Natomiast w podobnym czasie do Fluxusu zostało ukute takie pojęcie jak muzyka konkretna, czyli muzyka, która korzystała z realnych nagrań, z realnych dźwięków. I dzięki temu chciałabym skorzystać z okazji, ponieważ ty, Marcin, działasz w Instytucie Pejzażu Dźwiękowego. Jakbyś mógł nam powiedzieć, jak działa Instytut, jakby co to są te field recordingi, o których mówią wszyscy? Czy to chodzi o to, że ja idę sobie, biorę takiego zooma, idę w las? Bo sprowadzam to bardzo do prostego poziomu, ale może czasami warto się zmierzyć z rzeczywistością. Biorę sobie zooma, idę do lasu, nagrywam sobie odgłosy lasu, wrzucam na SoundCloud i jestem field recorderem. Czy te dźwięki się jakoś przerabia? Bo wiele albumów, nawet jak się przegląda nowe albumy w tym momencie, na różnych bardzo popularnych portalach, często już mają tą kategorię field recording. I czy to oznacza, że tam są faktycznie takie nagrania, jak zostały wykonane w tym lesie, czy one są przetworzone? Jak wygląda tego typu inkorporacja przypadku w muzyce? To jest dużo pytań, ale zacznijmy od początku. Instytut Pejzażu Dźwiękowego faktycznie jest coś takiego, prowadzimy wspólnie z Marcinem Dymiterem i staramy się patrzeć na nagrania terenowe i na samą umiejętność słuchania troszeczkę z takiej nieakademickiej perspektywy, więc zapraszam na naszą stronę, tam jest bardzo dużo tekstu, jest dużo wydarzeń, które wokół tego się odbywają. Natomiast, no właśnie, bo tak naprawdę to my się nagraniami terenowymi nie do końca zajmujemy, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Nagrania terenowe są mniej więcej dokładnie tym, co powiedziałaś. Ktoś bierze dyktafon, jakiś rodzaj rekordera, mikrofon, idzie do lasu, idzie w przestrzeń miejską, zgrywa te rzeczy do komputera, publikuje w jakiejś formie i tak to jest field recording. Oczywiście pod spodem jest dużo więcej. Oczywiście są różne zamysły, które mogą temu towarzyszyć, cele, strategie, przemyślenia. Tu jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Natomiast to, co chyba jest najciekawsze w field recordingu, to jest to takie odwrócenie ról. To znaczy osoba, która wykonuje nagrania terenowe, czy to będą nagrania przyrody, czy to będą nagrania miasta, czy to będą nagrania, nie wiem, ludzi, troszeczkę traci taką kontrolę, jaką przynajmniej w tej naszej zachodniej kulturze ma artysta. To znaczy przestaje mieć wpływ na absolutnie wszystkie składniki dzieła. Nie jest w stanie zrobić notacji, która zawczasu przygotuje wykonawców potencjalnych na to, co tam się później w sali koncertowej odbędzie. I troszeczkę oddaje pola, schodzi z tego swojego poziomu ego, oddaje pola przypadkowi tak naprawdę. To też jest bardzo ciekawe, że te nagrania terenowe, które zaczęły powstać mniej więcej w tym samym czasie, w którym pojawiła się fonografia, znaczy mówię o świadomych nagraniach terenowych, nagraniach przyrody, które znamy już XIX-wieczne nagrania, to też jest bardzo ciekawe, że to się pojawia mniej więcej w tym samym momencie, kiedy pojawia się taki właśnie dyskurs o przypadku i o błędzie w muzyce, czyli ta fonografia ma bardzo duże znaczenie, bo nagle się okazuje, że dźwięki wcale nie są rzeczą, która natychmiast po wybrzmieniu przemija, tylko że można do nich wrócić. Można te wszystkie błędy, wszystkie pomyłki, wszystkie potencjalne niedociągnięcia tak naprawdę
usłyszeć ponownie, wrócić do nich, cofnąć, przewinąć i one istnieją. To miało ogromny wpływ, jak wiemy wszyscy, na muzykę, prawda? To, co my znamy jako muzyka popularna, właśnie bazuje przede wszystkim na takim wielkim lęku przed tym przypadkiem, wielkim lęku przed błędem, taka doskonała produkcja studyjna, takie zupełne odrealnienie tego, co się wydarza na nagraniach płytowych, to są bardzo, bardzo charakterystyczne cechy muzyki, zwłaszcza popularnej, ale nie tylko. A drugim wątkiem, który jest w tym kontekście bardzo ciekawy, to to, że nasze słuchanie się bardzo zmieniło. To znaczy znowu ta możliwość powrotu do wydarzenia, o którym uczestniczymy. Jak widzicie, nawet ta nasza rozmowa jest nagrywana, więc to nie jest tak, że musicie teraz bardzo uważnie słuchać tego, co mówimy. Pewnie w jakiś sposób będziecie mogli do tego wrócić. Całkowicie zmienia percepcję, prawda? I to widać. Moim ulubionym przykładem osobiście są sale koncertowe, które zaczęły powstawać w czasach modernizmu, prawda, w latach 20., kiedy zaczyna się robić taka gigantyczna dbałość o jakość brzmienia. To znaczy, wiecie państwo, jak, kto to był, Haydn zdaje się, jak robił próby w Londynie w XVII wieku, na te próby przychodziło, nie wiem, 15 tysięcy ludzi, prawda, bo to była jedyna okazja, żeby tego usłyszeć. I mnie przeszkadzało absolutnie to, że scena była bardzo daleko, że wszyscy rozmawiali, że ten dźwięk był totalnie zniekształcony tymi wydarzeniami. Wybacz, ale to jest ta anegdota właśnie, że ludzie na koncerty przychodzili z psami albo rzucali pomarańczami wykonawców, ponieważ kompletnie nie wiedzieli, jak przebywać w przestrzeni, która jest przeznaczona tylko dla muzyki. Wcześniej muzyka była grana. No właśnie, to nie jest pytanie, czy to nie do końca jestem pewien, czy nie wiedzieli, jak przebywać w tej przestrzeni, tylko że dla nich to było naturalne. To był zupełnie inny kontakt z dźwiękiem, prawda? Że to było zupełnie naturalne, że ktoś tam sobie gra, że tutaj pies zaszczeka, to wszystko było jedną całością, prawda? I moment, w którym się pojawia fonografia, to jest taki moment całkowitego przekształcenia. To znaczy sale koncertowe są tak strasznie wyciszone, że nie jesteście w stanie niczego usłyszeć, co by dobiegało z zewnątrz, z wyjątkiem Filharmonii w Krakowie oczywiście. Ale też zwróćcie uwagę na przykład na to, jak wygląda to nowe centrum kongresowe, gdzie odbywały się koncerty. Ta oszklona bryła, z której widać hałas, bo to jest takie miejsce, gdzie hałas jest jakby wszechobecny, ale go zupełnie nie słychać. To jest totalnie fascynujące. I to jest na takim dużym poziomie, ale też na takim prywatnym poziomie to, że wszyscy chodzimy ze słuchawkami i ta muzyka, którą słyszymy, oddziela nas od świata. Ona występuje poza światem, poza tym przypadkiem, do którego normalnie, naturalny sposób powinniśmy być przyzwyczajeni. A i zgubiłem wątek, nie wiem, jakie było pytanie. Field recording, ale bardzo mi się podoba to, jak możesz kontynuować historyczne przejście. Dobrze, to już tutaj zostawię, chyba że chcecie coś w tym momencie rzucić. No jasne. Bo to jest w ogóle dla mnie bardzo istotnych rzeczy dotknąłeś. Mnie się wydaje, że te wszystkie utwory, które są takimi właśnie, nie wiem, szlagierami awangardy tak naprawdę i muzyki konceptualnej, one tylko pokazują coś, co właśnie bardzo ładnie wyszło w tym, o czym mówiłeś. Znaczy, że przy każdym wykonaniu muzyki jakby sytuacja jest otwarta na przypadek, tak? Począwszy od reakcji publiczności, poprzez w ogóle przecież same warunki akustyczne. To jest w ogóle przecież, wiemy doskonale, że pewne utwory w niektórych salach brzmią gorzej, w niektórych brzmią lepiej, a także w zależności od, a w niektórych brzmią dobrze bądź źle. Co to znaczy, to jest inna kwestia, w zależności od tego, ile osób przyjdzie w ogóle, tak, i zmieni tą sytuację. Jest taka książka Emily Thompson, prawda? Znakomita, dotycząca tego, jak Wallace Sabin zmienił projektowanie w ogóle, znaczy starał się utopijnie stworzyć wzór na projektowanie sal koncertowych w taki sposób, żeby móc powielić zawsze te same warunki. Tylko że koniec końców to nie jest możliwe, bo jakby zostawia ten cały margines, który jest bardzo ważny, jak wykończenia, jak właśnie częściowo jednak materiały i właśnie jak ludzie. I z tego samego powodu właśnie zawsze to jest otwarte na tą sytuację. I tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że Cage był z tego powodu był wielkim przeciwnikiem nagrań, bo on uważał, że nagranie daje nam złudzenie właśnie, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Czym ja się z tym absolutnie znów nie zgadzam. Wydaje mi się, że właśnie ono nam daje wolność do tego, żeby sobie zrobić takie ustawienia, jakie chcemy. Ja jestem obrońcą nagrań w tym kontekście.
Ale ja bym powiedziała, że też Cage było strasznym przeciwnikiem radia i nagrań, ponieważ 4.33 powstało jako sprzeciw muzyce nagrywanej i puszczanej. Ale to, co jest naprawdę fascynujące, jest to, jak się nauczyliśmy słuchać nagrań. Na początku XX wieku była specjalnie taka objazdowa grupa, która puszczała płyty i było tak jakby gramofon i osoba śpiewająca i nagranie tej osoby. I to był tak jakby koncert nagrania, tak to było reklamowane i to było promowane przez firmę Edisona, to jest można powiedzieć karaoke, ale kwestia była taka, że początkowo śpiewała tam śpiewaczka, potem było puszczane nagranie z płyty, a potem gaszono światła i puszczano nagranie i tak jakby celem było to, żeby pokazać, że pomiędzy tym, co jest na żywo wykonywane, a nagraniem nie ma żadnej różnicy. I kwestia tego, że mamy nagranie, które jest tak jakby destylowaniem, oczyszczeniem z dźwięku i tak jakby to jest cała ta, myślę, że dlatego przypadek zaczął być tak ważny i błąd, ponieważ ta destylacja z tego, co może się pojawić nagrań, była takim fokusem ze względu na sposób słuchania. I też kwestia była, jeżeli chodzi o studia nagraniowe, i to jest na przykład bardzo specyficzne, jak wytwórnia Motown, która miała 3 studia nagraniowe i wszyscy się zastanawiali, co jest grane, że tam jest takie specyficzne brzmienie. I tak jakby jest to niemożliwe, bo każde studio, w której nagrywali, ma inną akustykę, inaczej to brzmiało. I koniec końców doszli do tego, że po prostu układ muzyków i mikrofonów za każdym razem się powtarzał. Dlatego była jakakolwiek tak jakby specyficzność, unikatowość tego nagrania. Tylko kwestia była, że tak jakby to, ile się daje do tego nagrania, to jest cały czas walka z tym, żeby nic przypadkowego nie było. Było to oczyszczeniem. I dla mnie na przykład ciekawym przykładem jest działania Christiana McClaya, który wypuścił płytę winylową bez okładki. To jest tak jakby coś, co nie należy robić z winylem, on zrobił. I tak jakby przesłał to pocztą, potem to się kurzyło, więc pojawiła się grupa, kolejne zniszczenia na tej płycie i właśnie to było celowość tego, ponieważ nie dość, że otrzymujemy unikatowy utwór, który powstaje przez ekspozycję na środowisko, czas, wszystko, to jest tak jakby unikatowe dla każdego. Bardziej indywidualnej muzyki nie można mieć. A drugim przykładem są działania Yasuhano Tone, który brał płyty CD i brał taśmę i nakuwał to igłą. I tak jakby naklejał na tą dolną część płyty CD tak, żeby czytało tylko określone bity. I to jest coś takiego, że nie wiem, czy kto z Państwa miał odtwarzać CD starszej generacji, w której kwestia tego, żeby coś się odtwarzało, było kwestią tego, żeby mocno uderzyć w ten odtwarzacz i wtedy przeskakiwało. To tak jakby on Tone interesował się tym, żeby nagle poprzez ten błąd, który jest przetwarzany przez urządzenie, powstawała zupełnie nowa sytuacja. I najbardziej Tone przyoczy teraz na nowe odtwarzacze, które po prostu się wyłączają. Nie chcą iść w tą stronę przypadku i błędu, który generalnie tworzy to co nie chcemy trochę przewidzieć i coś, co może nas za każdym razem zaskoczyć. Ja w międzyczasie załączyłam w tle Christiana McClaya akurat płytę posklejaną z innych płyt, więc nie brzmi to dość, no jest to połamane, możecie się domyślać, natomiast żałuję, że jest czarno-biały w tym momencie ekran, ponieważ to jest przekolorowa płyta i dopiero ten aspekt estetyczny zyskuje w kolorze, ale sporo mówimy teraz na temat technologii. Wspomnieliśmy o fonografie, i wspominaliśmy też o aspekcie społecznym, więc może warto tutaj dodać też anegdotę związaną z tym, że fonograf na początku był uznawany za jakieś spirytystyczne narzędzie, to znaczy ludzie byli przekonani, że słyszą głosy umarłych w momencie, w którym słuchali nagrań pierwszych fonograficznych. To jest właśnie wpływ technologii i w ogóle całego sprzętu muzycznego społecznego jest niesamowity, no bo popatrzmy też na słuchawki. Prototypem w pewnym sensie był stetoskop i później były wielkie apele socjologów związane z tym, żeby
zaprzestać korzystania z słuchawek, ponieważ nastąpi kres komunikacji interpersonalnej, to znaczy przestaniemy ze sobą rozmawiać, co w pewnym sensie nie jest takie dalekie od prawdy, ale jednak jest dalekie, no to co? Czekasz? Kiedy to nastąpi? Nie no, tak, to nawet nie Cage, bo już nie chcę wracać do Cage'a, Cage jest wszędzie, dlatego chciałabym przejść do innych przykładów w tym momencie. Natomiast właśnie ktoś, nie pamiętam w czyjej książce, czytałam, że przecież ludzie wcześniej wyciągali gazety i też ich uwaga była skupiona na tekście, więc jakby czemu macie teraz problem z słuchawkami? Natomiast jesteśmy przy technologiach, fonograf, niby blisko czasowo, ale jednak daleko. I popatrzcie, że jesteśmy teraz w momencie, w którym słuchamy kosmosu. Nie wiem, czy państwo słyszeli, zostało wypuszczone w internecie tam chyba 2-3 lata temu. Kilka ładnych gigabajtów zbiorów nagrań zarejestrowanych przez sprzęt NASA w kosmosie. Co jest oczywiście drobne, no to jest naciąganie troszkę stosowane przez NASA, ponieważ u góry jest próżnia, w związku z czym tam się dźwięk nie rozchodzi. To, co zostało dokonane przez NASA, to jest zebranie różnych danych związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym i zostało to przetłumaczone za pomocą jakichś algorytmów na dźwięk. I takie udźwiękawianie nazywa się w ogóle sonifikacją. I to jest właśnie jedna z również z technik angażowania moim zdaniem przypadku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że sonifikację można tak traktować. Natomiast zrobiliśmy przeskok od fonografu po projekty dźwiękowe NASA. Dlatego chciałam teraz się uśmiechnąć trochę do Justyny, która mi tutaj wdała się w oddzielną dyskusję. Podczas naszej rozmowy przed tym panelem zaczęłyśmy zastanawiać się nad tym, na ile coś takiego jak sztuka dźwięku czy muzyka w tym momencie traktuje technologie jako gadżety różnego typu. I mamy tutaj kilka, ja przynajmniej przygotowałam nagranie z Krystyny Kubisz, które możemy włączyć, jeżeli będziesz miała taką chęć. Tylko może najpierw, nie wiem, czy chcesz się najpierw wypowiedzieć na ten temat, czy najpierw puścimy nagranie, okej. To ja tylko powiem, co zobaczymy na tym nagraniu. To jest projekt Krystyny Kubisz, genialnej artystki, która o jakiś czas temu opracowała słuchawki umożliwiające słuchanie pola elektromagnetycznego. Znaczy, w pewnym momencie, nie wiem, czy to jest prawdziwa anegdota, ale w pewnym momencie ponoć zepsuły się jej własne słuchawki podczas spaceru po mieście. I zaczęła słyszeć wszystkie te odgłosy, które na pewno kojarzycie, odgłos, który wydaje głośnik, jeżeli dzwoni blisko tego głośnika telefon. To ty-try, ty-try. I ona zaczęła to, usłyszała to, stwierdziła, że może dobrym pomysłem jest, żeby przekształcić te słuchawki, żeby działały tak jak ten błąd, który się jej pojawił. To znaczy, żeby umożliwiły słuchanie całego elektrycznego sprzętu dookoła. I udało jej się już po raz pierwszy w latach 80. bodajże. I od tamtego momentu rozwijała ten swój prototyp słuchawek, które umożliwiały słuchanie tych wszystkich kabli. To już trwa troszkę czasu. Ja Krystynę Kubisz miałam okazję widzieć niedawno przy okazji Sonic Acts Festival, gdzie opowiadała właśnie cały rozwój projektu przez ostatnie 12 lat. Ja natomiast chciałabym w tym momencie, jak już państwo wiecie, jak wygląda ten sprzęt, który stworzyła Kubisz, żeby państwo zobaczyli, na jakie spacery udaje się Krystyna z ludźmi, którzy zgłosili się do projektu. Ona jeździ po różnych miastach i w efekcie spaceruje po tych miastach, w tych słuchawkach, badając to, sprawdzając to, co usłyszy, czyli zdana jest na kompletny przypadek. I tak to mniej więcej wyglądało. Ja sobie pozwolę puścić nie od początku, tylko od 5 minuty. Mam nadzieję, że dźwięk zadziała. Thank you.
tym momencie może przerwę. Nagrania są dostępne w internecie, wystarczy wpisać Electrical Walks i wtedy Państwo znajdziecie. Różne nagrania, zostały też wydane płyty. Ja zanim oddam Ci mikrofon, tylko powiem, że Krystyna stwierdziła, że najlepszym ambientem, jaki słyszała w życiu póki co, to są japońskie ekrany LED-owe, słuchane właśnie w tych słuchawkach. Także fanpage lodówki na Ansandzie jednak nie jest taki niemożliwy. Jest szansa, że coś takiego się wydarzy, jeżeli tylko będziemy mieć na uszach słuchawki Kubisz. W związku z czym, technologia w muzyce, gadżet czy nie gadżet? Ale jak oglądałam ten fragment Krystyny Kubisz, to skojarzyło mi się przez te duchy na telefonii, ponieważ kwestia była te dźwięki, które się pojawiały, szczególnie kiedy były linie telefoniczne i telegraficzne, to były wyładowanie elektromagnetyczne. I tak jakby był nawet gatunek romansów dla telegrafistek o tym, jak głos zaświatów odzywał się przez to. Romantyzacja wyładowań elektromagnetycznych nigdy nie osiągnęła tego poziomu, co wiele lat temu. A właśnie kwestia jest tego gadżetu, ponieważ ja również spotkałam się z tym rodzajem amplifikacji efektu ubocznego działania urządzeń, bo jednak to jest mowa o efektach ubocznych funkcjonowania pewnych urządzeń, jako po prostu urządzeniu, które można wykorzystywać. I to jest właśnie cały czas dyskusja o tym, jak w sound arcie używa się technologii, czy ona ma jakiś cel, który wytwarza kompozycję, czy tylko jest pokazywana jako fajna rzecz, na przykład sonifikacja kosmosu, sonifikacja komórek, sonifikacja wszystkiego. I oprócz tego, że fajnie, jak już wszystko usłyszymy, to można to, tak jakby kierunek tego myślenia może być w jakichś określonych, można to wykorzystać. Dlatego lubię Krystynę Kubisz, ponieważ to, jakie dźwięki są wydawane i za czym podążamy, słuchając poprzez tą amplifikację, definiuje, gdzie idziemy, jak poznamy miasto. Czyli generalnie znajdujemy się słuchowo w takim nowym wymiarze. Jeden z takich amatorów, inżynierów, który właśnie zrobił podobne urządzenie do Kubisz, powiedział, że kiedyś miał po prostu sen, potem jak już przestał się przejmować tym, że tyle fal elektromagnetycznych nas atakuje nieustannie, to po prostu miał sen, że w tych falach elektromagnetycznych jest jak co najmniej w oceanie i po prostu pływa, tak spędzając dni i dni, podążając po mieście i słuchając, jak urządzenie emitują fale. I to w sumie jest ciekawe, że ta przestrzeń dźwiękowa, przestrzeń, w której my się nagle słuchujemy, jest innym sposobem poznawania, tak jak właśnie koncert w bunkrze i perspektywa działań Instytutu Pejzażu Dźwiękowego, który uczy nas nowego poznania, co jest w każdej nauce najbardziej wartościowym elementem, żeby w inny sposób poznawać rzeczywistość i przez to odkrywać. Więc tak samo jak amplifikowanie fal elektromagnetycznych, tak samo widzę tutaj również kwestia sonifikacji i wykorzystywania EEG w pewnym momencie stała się takim kwestią. Tutaj to jest Alvin Lucier, projekt Music for a Solo Performance z 1965 roku. I Alvin siedzi znowu Cage, chcąc, nie chcąc. Zakłada mu właśnie sprzęt, który będzie badał jego i zbierał dane aktywności mózgu Luciera. Tutaj wygląda to w taki sposób, że Alvin wychodzi, zakłada EEG. I jego wykonanie polega na tym, że siedzi i często, najczęściej zamyka oczy, żeby zwiększyć szansę na większą aktywność mózgu. I ta większa aktywność mózgu, z tego co pamiętam, to było przekładane na drganie membran głośników, które wprawiały w ruch instrumenty. W związku z czym w taki sposób, w pewnym sensie Lucier grał swoim mózgiem muzykę. To jest kolejne moim zdaniem miejsce, w którym troszkę to jest naciągane, tak samo jak dźwięki z kosmosu, to, że to są dźwięki mózgu i jakimś dziwnym trafem te dźwięki mózgu to zawsze albo są ambienty, albo
Tak, to już. To jest w ogóle super ciekawe, o czym się. Warto pamiętać, że de facto ten utwór Lussiera jest w sumie utworem perkusyjnym, tak naprawdę. Bo to nie jest tak, że te jego fale mózgowe są przekładane na bezpośrednio na, prawda, znaczy tam na po prostu, nie wiem, zakresy częstotliwości sonifikowane, tylko one mają przede wszystkim pobudzać właśnie te zgromadzone instrumenty perkusyjne. W ogóle partytura przede wszystkim opisuje, w jaki sposób mają być te perkusjonalia rozstawione w przestrzeni wykonania. Więc jakby tutaj, jakby co się zrobi z tą sonifikacją, to jest w ogóle całkowicie odrębna kwestia. I to jest tak, jakby jak się pytasz o gadżetomanie muzyki eksperymentalnej czy soundartu. Dla mnie osobiście to jest kwestia jakby, no, czy skrzypce bądź coś, to jest, nie wiem, instrument z gadżetowania? Nie, po prostu jest kwestia tego, jak, co z tym się dalej zrobi po prostu, prawda? I zawsze można wykorzystać dany przedmiot, czy daną technologię, dane medium, do tego, żeby zrobić coś ciekawie. Tylko jest po prostu kwestia, żeby to zrobić po prostu. Oczywiście ta gadżetomania to tutaj wyszła nasza lekka doza krytycyzmu związana z tym, że właśnie standard, spora część tych projektów zmierza w stronę gadżeciarstwa, więc tutaj było taka, nasze stwierdzenie gadżeciarskie było troszkę podszyte tym, że po tym projekcie z EEG był w ogóle wysyp projektów z EEG i wciąż te projekty z falami mózgowymi, to jest takie fajny mem zobaczone na stronie, nie wiem, Board Panda gdzieś i ktoś patrzy i myśli, o jak super, grają mózgiem, będę tego słuchał? No chyba nie. I przechodzą dalej, dlatego stwierdziliśmy, że to może być gadżeciarskie. Ale no, oczywiście zależy to od tego, w jaki sposób wykorzystamy dany interfejs, bo to już nawet ja bym nie mówiła o instrumentach w tym momencie, bo możemy zagrać na wszystkim. Mamy za 15 zł czy za 20 zł można kupić dosłownie zestaw kabelków, którymi możemy podpiąć banany do tego, żeby stworzyć z nich banana piano. Możemy kupić taki gadżet dla dzieci, możemy grać dźwięki, nie wiem, fortepianu poprzez przybijanie sobie piątki. Naprawdę te ilość interfejsów muzycznych, czyli pośredników między nami a dźwiękiem jest tego bardzo dużo. Natomiast ja już powoli zmierzając do końca, bo tych przykładów możemy tutaj mnożyć sporo, chciałabym zadać może upierdliwe pytanie, ale już nam wyszło, że przypadek tak czy siak jest obecny w muzyce, ale po co zdawać się na przypadek w muzyce jakby intencjonalnie? Dobra, przeznaczam teraz ten fragment na znak zapytania. Zobaczymy, co się wydarzy. Bo wydaje mi się, że tutaj w tym momencie czepialsko niektóre osoby mogłyby zapytać, a to panom artystom brakuje inwencji, że zdają się na przypadek, albo co jest paradoksalne, ponieważ w momencie, kiedy zaczęliśmy korzystać z automatów czy z jakichś maszyn, które zaczęły generować automatyczną muzykę, to również artystom się oberwało za to, że ach, patrzcie, DJ z laptopem wcisnął jeden przycisk i najbardziej dramatycznym gestem poza tym było sięgnięcie po butelkę z piwem. W związku z czym wystawiamy na przypadek muzykę, przyczepiamy się troszkę do artystów. Mamy do czynienia z muzyką automatyczną, również przyczepiamy się odrobinę artystów. Ale nie chcę pytać teraz o inwencję artystyczną, tylko właśnie chciałam się zapytać was, jak to się dzieje, że mimo właśnie tego wieszczenia etapu computer music, że wszystko właściwie, my już nie będziemy zajmować muzyką, ponieważ muzykę za nas będą robiły automaty, to jakoś tak się wciąż dzieje, że to my klikamy, my przepinamy kable i wciąż to my tworzymy muzykę. I w tym miejscu tylko dodam, że James Hoff, z którym rozmawiałam przy okazji zeszłorocznego Unsoundu, to jest artysta nowojorski, który zajmuje się glitchartem, który jest wystawa na Koperniku się związana z glitchartem, czyli z całą tą sztuką pomyłek, jakichś przestawień, błędów. On w ogóle stwierdził, że będzie grał muzykę przy pomocy wirusów komputerowych. W związku z czym wszelkie pliki dźwiękowe przetwarzał przez wirusy, stosowane ponoć przez CIA w Izraelu, to już nie będę się wdawała w to dokładnie, gdzie to było używane, natomiast on przetwarza to przez wirusy i później wybierał to, co mu się spodobało. I stwierdził, że powiedział mi Ania, słuchaj, tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że głównie tym, co interesuje nas w muzyce, jest błąd i przypadek. Nawet jeżeli idziemy do opery, idziemy do filharmonii, słyszymy po raz 15 symfonię, nie wiem, operę, coś tam,
to czekamy tylko na ten moment wywrotowy, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy ktoś się pomyli. To nie za dobrze świadczy o naturze naszej ludzkiej, ale wygląda na to, że jednak jest coś w tym przypadku i w błędzie, co nas kręci. Co wy sądzicie na ten temat? Dlaczego nie zrzuciliśmy muzyki na automaty? Wiem, że to jest takie no, dość trudne pytanie w tym momencie, ale jestem ciekawa waszej opinii. Wiesz co, to znaczy tak, po pierwsze to jest bardzo duże pytanie o intencje, tak naprawdę do czego ten błąd ma służyć, bo błąd może być takim samym instrumentem, albo takim samym narzędziem pracy z dźwiękiem jak każdy inny. Jeżeli intencja jest fajna, jeżeli w jakiś sposób coś dopowiada, tylko że to się dzieje już często pozamuzycznie, tak jak w przypadku artysty, o którym mówiłaś, prawda? A z drugiej strony błąd ma taki wielki potencjał krytyczny i tutaj nie wiem, czy się zgodzicie, bo... Ta anegdota, Justyna, którą powiedziałaś wcześniej o tych pokazach, gdzie był fonograf ustawiony i gdzie porównywany był dźwięk z fonografu z głosem ludzkim i z zamkniętymi oczami czy przy zgaszonych światłach, to nie powiedziałaś jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że po tych występach tam było takie stanowisko, gdzie można było sobie taki fonograf kupić. To były działania komercyjne, to nie był cyrk dla cyrku, tylko była po prostu czysta ekonomia i marketing. I w tym sensie ta idealizacja dźwięku, idealizacja muzyki, to jest taki moment, który... Wiecie, z kapitalizmem jest tak, że na początku się wszystkim podoba, nie? Jest strasznie fajny i w ogóle wszystko działa tak, jak trzeba, nie? Ale przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz się buntować, zaczyna coś przeszkadzać, coś nie grać, chcesz znaleźć sobie jakieś inne miejsce. I w przypadku muzyki zdaje się, że fonografia właśnie pokazała, że ta cała idealna sytuacja, że brak błędu jest czymś, przeciwko czemu warto się buntować. I gdzieś tam ten błąd zaczął występować troszeczkę jako krytyka społeczna, ale to myślę, że Antek, ty lepiej o tym powiesz niż ja, czy nie? Znaczy, bo to jest w ogóle zupełnie inny wątek. No oczywiście, że tak, w sensie jakby wszystkie metody awangardowe tak naprawdę od futuryzmu totalnie, od futuryzmu po postpunk jakby totalnie to jakby... temu zmierzają. Natomiast odpowiadając na pytanie Ani, jakby w ogóle po co w ogóle, w sensie dlaczego nie zdać się na algorytmy, muzykę generatywną i tak dalej. Ja osobiście uważam, że po prostu, zwłaszcza tej, jeśli mówimy o jakiejś takiej tej muzyce, o której tutaj te przykłady, które pokazywaliśmy, w sensie, bo to jest także fajne performance, w sensie to się fajnie robi, to się... Z Johnem Tilburym się świetnie pracuje nad utworami Cardium. To jest sama przyjemność. Na przykład, znaczy to jest po prostu, ja tutaj podkreślam po raz któryś ten społeczny wymiar, który dla mnie jest bardzo istotny, bo to jest fajny sposób przebywania po prostu. To jest tak, że dlaczego teraz się jest znowu odnowienie w ogóle, jest nowa fala wszelakich chórów na przykład, tak? Bo to jest coś, fajny sposób jakby w ogóle... cielesnych aktywności i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ważny w ogóle wątek, ponieważ kiedy to jest nastawione na aktywność, na działanie, a nie na efekt końcowy jakiś ten bezpośrednio, to zmienia się nasza... To znaczy to mamy do czynienia znowu z otwartą formą i różne rzeczy właśnie przypadkowe czy potencjalne jakby są w to wkomponowane. Tak długo, jeżeli nie ten. Jakbyś ty nie był. Ale też właśnie to, ten rodzaj tego prymatu nagrania, który jest problemem naszego wieku i poprzedniego, sprawia, że tak jakby te cielesne działanie, to co jest na żywo, zaczęło być coraz bardziej cenione. Że w momencie, kiedy zespół Milli Vanilli okazał się nie umieć naprawdę śpiewać i tylko być twarzą do okładki, to powstała seria akustycznych nagrań przez Erika Claptona. Wszyscy pamiętamy to MTV Unplugged, ponieważ jedna pomyłka, czyli nieumiejętność śpiewania, sypnął cały system muzyki pop, który był tak wielką konstrukcją pisania nagrań i wszystkiego. I właśnie ten błąd, który jest tak bardzo interesujący, wynika z
jest tak jakby jest pokładana nadzieja w błędzie, że potrafi zniszczyć cały system, pokazując tak jakby luki i obiecując coś zupełnie nowego. I wydaje mi się, że dlatego ten błąd i przypadek jest tak bardzo ceniony. Z drugiej strony uczestnictwo osób słuchających, w momencie, kiedy cokolwiek się sypnie, od razu się ożywiamy, czy w momencie, kiedy wyciszany jest wykonawca, to my się uruchamiamy. I tak jakby również w samej działaniach performatywnych, teatralnych, to dawanie większej sprawczości odbiorcy i pokazywanie, jak odbiorca, widz ma wpływ na dzieło artystyczne, było jedną z największych zainteresowań, dlatego żeby chyba jedyną skuteczną sposobem, żeby uruchomić słuchających czy widzów, to coś po prostu spieprzyć, ponieważ proszenie, chodźcie, klaskaj z nami, czy coś nie działa aż tak dobrze. W momencie, kiedy coś się sypie, wszyscy się uruchamiają. Jesteśmy piękni jako ludzie. Ja to już pora właściwie kończyć, bo jest przecież wykład niebawem. Natomiast ja bym już wspomniałeś Johna Tilburego, genialnego, który był gościem tegorocznej edycji. On mi powiedział coś takiego w trakcie wywiadu. Użył takiego dość popularnego sformułowania fail better, czyli jakby popełniaj tylko dobre błędy. I myślę, że to jest dobra puenta do naszego spotkania. Zanim podziękuję, to jeszcze zapytam, bo chyba mamy czas na jakieś jedno, dwa pytania od publiczności, także zapraszam. Nie wiem, czy kabel sięgnie, ale może pan też krzyczeć. Albo podejść. No, ja chciałem zaprotestować, że na operę się chodzi, żeby błędów słuchać. Ja przestałem chodzić na operę krakowską, chodzę do kina Kijów. I chodzę kilka razy na to samo, ale w różnych wykonaniach. Także nie szukam błędów. Następna sprawa. Mówimy tutaj o słuchaniu, szukaniu muzyki przy pomocy słuchawek. Mówiliśmy o dźwiękach z NASA. A proszę sobie przypomnieć, że 30-40 lat temu mogliśmy słuchać mowę delfinów odpowiednio przekształconą. Ultradźwięki, których nie słyszymy, stały się słyszalne. Dziękuję. Bardzo dziękuję i oddajemy cześć delfinom w tym momencie, które ponoć są jednym z inteligentniejszych gatunków, dlatego to jest w ogóle oddzielny wątek. Ja myślę, że fajnie było przeprowadzić kolejną dyskusję na temat tego, co ujawniły nagle, to sonifikacja co ujawniła, bo my o tym nie wspomnieliśmy, że udźwiękawiając możemy ujawnić zupełnie nowe dane, nagle może nam coś wyjść w tych drganiach, w tych falach dźwiękowych, czego nie widzieliśmy wcześniej. Przecież mamy sejsmograf na dobrą sprawę, który jest raczej użytecznym sprzętem. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają do nas dzisiaj? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękuję państwu, że byliście. Bardzo serdecznie dziękuję cudownym gościom. Jeszcze raz Justyna Stasiowska, Antoni Michnik, Marcin Barski. Dzięki, że byliście z nami.